Siemanko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z GTA Online. Paskudna twarz tej kobiety mnie po prostu dobija, ale trudno. Mamy do testowania nowy pojazd. Wygląda jak... Ej, no serio, to jest aktualizacja pod tytułem Mad Max. Oni powinni dostać jakiegoś claima od praw autorskich. Autentycznie, no to jest nic innego jak Mad Max teraz. Patrzcie, mamy wielką cysternę. Czy z tej cysterny to nie wiem co zostało. Pomieszane samochody ze sobą. Ej, tu mam jakąś armatkę chyba, co to robi? Miotaczok. Ole beko, patrz, miotaczok, nie zajebiście. Idziemy podpalać ludzi. Czekajcie, ja sobie kamerkę tylko, żeby widzieć ich z bliska, jak będą się palić. O, zobaczymy czy samochód można spalić. Cyk, pal się. Coś tak słabo pali te samochody, nie? Ale miotacza ognia nie ma w tej grze w ogóle. Da się spalić samochód? Uuuu! Powiem wam, że lipa, bo od razu wybuch. Chyba nawet się nie palił, ale może dlatego, że jest deszcz, nie? Mamy tutaj taran, na razie mały z przodu. Chyba można go jakoś zmodyfikować jeszcze. Podpalmy człowieka. Akurat kobieta. Powiedzmy, że to feministka. Pyk! Palą się. Pali się. Ten się nie pali. Okej, już się pali. I tak sobie wygląda. Czy on ma coś jeszcze dodatkowego? Miotacz ognia to jest jego na razie jedyna broń. I podejrzewam, że jest to bardzo ciężki po... Wow! Co to było? Czemu on się tak odwrócił? Dobra, sprawdźmy jak wyglądają zderzenia, bo chyba ciekawie. Tak, wygląda na to, że pojazd bardzo odporny jest na jakiekolwiek zderzenia. Oczywiście im cięższy... Aha, i te zderzenia są chyba oskryptowane. Pamiętacie, były te takie, był taki samochód rampa, gdzie jak w kogoś uderzyliśmy, to ten pojazd zawsze wylatywał w powietrze, tak w określony sposób. I tu chyba jest podobnie. To znaczy, nie jestem pewny, ale gra chyba automatycznie wyrzuca te pojazdy w powietrze. Tak to trochę wygląda. W każdym razie tak, można zderzać i pojazd jest bardzo odporny. Pojedziemy sobie w takie dość zatłoczone, jeśli chodzi o samochody, miejsce. No i sprawdzimy takie standardowe właściwości tego samochodu. No najciekawszą jest, już na starcie mamy ten miotacz ognia, nie? Bardzo fajne. I taka ciekawa ciężarówka i możemy brać nią udział w tych nowych zawodach. Ciekawe. Okej, okay. Palimy tu człowieka. Albo bardzo szybko się zapalają z tego co widzę. No tak, zderzenie już z jakimś cięższym pojazdem, tutaj ciężarówką, nie kończy się dobrze, to znaczy trochę mocniej się zatrzymujemy. Tu mamy jakiś... O, pyk. Pięknie. A jak się uderzy z boku, to dosyć mocno odlatują. Chyba ognia nam nie zabraknie w tym samochodzie, nie? O, jak poleciał. O, kurde. Teraz go wywaliło. Coś się zgliczowało. Okej. Okay. Ej, w ogóle co to jest tutaj na górze? Jakieś, nie wiem, jakieś coś. Dobra, zobaczymy czy przejedzie najbardziej zakorkowane miejsce w tej grze. No, jakoś jedzie powoli. Wbił dwójeczkę i poszedł. No widzicie, takie cięższe pojazdy już są trochę trudne do... Czy on się w ogóle psuje? Chyba tak, nie? Jezu. Ej, przypomina mi się jakiś film o GTA z modami jakimiś, takimi hardkorowymi, które wywalały samochody w powietrze. Działa podobnie, tylko że... Powiedzmy, że się w takim zdrowym rozsądku, nie? Ale tak, widzicie, że jakiś cięższy pojazd... O, tutaj mam na przykład... Kurde... No, nieźle. Istna masakra. Jeszcze miotacz ognia do tego, to ja jestem ciekawy, jaka będzie broń dodatkowa, jak już sobie stunigujemy. A ja i tak nie mam pewnie dostępu do wszystkiego, bo tu muszę jakiś tam poziom osiągnąć tych takich nowych zawodów chyba, nie? Nie wiem, nawet tego nie ogarnąłem, szczerze mówiąc. Po prostu wbiję do gry i zacząłem kupować wszystko, co tam wpadło mi w łapy, nie? No i dobrze, co się będę rozdrabniał.
A nie wiem, kiedy ta aktualizacja wyleciała. A nie wiem, kiedy ta aktualizacja weszła. Okej. Okay. W ogóle ostatnio pisała mi ten, Angela. Ona powiedziała, że chce zagrać ze mną w GTA. Ona chce robić napady ze mną. Znaczy, nie wyśmiałem jej od razu, tylko powiedziałem, że napady są bardzo trudne do robienia. Nie wiem, czy sobie damy radę. Bo ogólnie szukamy jakiejś takiej gry fajnej do kooperacji. Czy to na PlayStation, czy na Xboxa, czy tam na peceta. Więc jak jakieś znacie, to możecie też walić w komentarzach. O właśnie, ciekawe, czy ty kogoś przez Cabrio można spalić. Nie, jak ktoś jest chyba w Cabrio, to jest wtedy nie do spalenia. Ach, to GTA, no. Tutaj smaczki na smaczku. Szczegółowość jak w Red Dead Redemption. Perfekcyjnie. Dobrze, no to chodźmy stuningować ten samochód. Cyk. Ja nie wiedziałem, że to taki skrót jest. Ale wiecie co bardzo lubię w GTA? Lubię to, że można odwracać te pojazdy. Na początku to mnie tak zastanawiało, no kurde, jak można odwrócić pojazd leżący na dachu. No ale w niektórych grach tego nie ma i czasami jak się odwróci ten pojazd gdzieś tam na bok nawet, tak jak w Fordzie, no to boli. Okej. Okay. Poziom warsztatu. Zmodyfikujmy ten samochód. Czy to coś? Nie wiem. Zobaczmy, no. Może coś ciekawego się zrobi z tego. Jest, zajmuje całe miejsce parkingowe. Okej. Okay. Jedźmy do garaż. Cyk. Zmodyfikujmy mój pojazd. Apokalipsa. Komercyjne. Jaka klasa. Adekwatnie. Dobra. Dopalacz. No jestem ciekawy, jak działa ten dopalacz. Musiałbym... O! Można jednak kupić. No dobra, nie wiedziałem. Ulepszenie dopalacza, a to? Kupię teraz za 50... Pewnie to kupujemy, nie wiedziałem, że mogę teraz kupić. O, patrzcie, jaki taran. Wzmocniony. 11 tysięcy, to kupujemy. Pięknie. Ja myślałem, że tego nie można kupić, że to zablokowane jest. To jak tak, to tak. Tu mamy jakieś ozdóbki. To jest spoko. Cyk, 9 tysięcy, kolce. Nie źle. Okej, płyty pancerne. Jasne, kurde, jak to... Oho, bo te płyty pancerne są jeszcze na kołach. No, nieźle. Ale patrzcie, że nie zwróciłem uwagi na to, że można... Okej, wydechy. Tutaj mamy sporo do wyboru. Jest, jak to wygląda. Patrz, aż patrz. Wydech wzdłuż tego. Aha, bo tu z tyłu jeszcze takie są wystające. Dawaj te wydechy... Nie wiem, który tu wybrać. Ten chcę. Grille. Ja pierdolę. Jak koszmar wygląda ten samochód. No dobra, bierzemy te płyty. Wszystko najdroższe. Reflektory. Możemy sobie... O, tutaj widać chociaż kolory, nie? Żółte światełka. Zestawy neonowe. Co, neony tutaj? Nie, dajmy spokój. Oznaczenie. Niech będzie takie, jakie jest. Nazwę możemy sobie... Oj, możemy sobie wybrać nazwę. Teraz tu ma nazwę. Jeszcze Dakar można wymienić, jakiś tam. Czy coś się tu zmienia? Aha. Co? Tylko to z tyłu jest nakierowane? Okej. Okay. I możemy coś tu jeszcze co się tu maluje? Aha, trochę powiedzmy karoseria. Jeśli można to tak nazwać jeszcze. Możemy sprzedać za... 2 miliony? Zawieszenie. Można obniżyć gnoja. Skrzynia biegów. Turbo. Pionowy skok? W tej ciężarówce może to wyglądać ciekawie. Nie wiem, jak to działa, jak to włączyć. Ogarniemy. Dym spod opon. Dajmy sobie spokój z tym. Cyk, szyby, broń. No i właśnie, tutaj mamy tak, taran. I to jest rzecz... Właśnie ciekawy jestem, czym te tarany się różnią, czy one rzeczywiście jakoś inaczej działają, prawda? Nie wiem, no dajmy to. Mina zbliżeniowa. Więc tak, mamy IM z kolcami, poślizgowa ze smołą kinetyczna. Weźmy sobie tą,
jestem ciekawy, jak to działa. Broń dodatkowa. Miotacz ognia pasażera, czyli jak ktoś wsiądzie jako pasażer, będzie mógł się tym posługiwać. Ten miotacz ognia jest bardzo słaby, a kosztuje 650 tysięcy, dajcie spokój. Dam sobie spokój, bo nie starczy na modyfikację innych samochodów. Dobra. Już tutaj zaorał, kurde. No i co, i zmodyfikowaliśmy, czy on będzie teraz lepiej taranował te samochody? Tego nie powiem wam, ale mogę wam powiedzieć, że na pewno wygląda zupełnie inaczej. Aha, bo tu mamy ten skok niby. Zaraz, przy tym z przodu można jakoś operować. A, minę zostawiłem. Gdzie ona jest? O, jest. Mina IM. Czyli jakaś elektro... coś tam. Chciałbym, żeby te kleszcze można było z przodu jakoś zamknąć. O, coś tam wybuchło. Ale to chyba nie zadaje takich obrażeń. Czekaj, ja popróbuję klawisze. Tak, tu mamy długie światło. Fajnie wyglądają te żółte. Czekaj, bo to... kurde, nie to nacisnąłem, co chciałem. O, jest mina. Okej. Okay. Zobaczmy, jak to działa. Podjeżdża, podjeżdża, podjeżdża. No podjeźdź tam, podjeźdź, nie wstydź się. Pomogę ci. Aaa, kapuje. To wyłącza chyba silnik w samochodzie. To ciekawe właśnie. I to już na amen wyłącza? Nie, nie, nie. Widzicie, tylko na chwilę wyłącza. Ale podczas tych zawodów to jest przydatne. Zresztą jak ktoś nas goni, taka mina IM jest fajniejsza niż nawet taka wybuchowa, nie? Wybuchowa załatwia sprawę. No amen, ale... ale wiecie, o co chodzi. No, więcej zabawy jest czasami z takimi rzeczami, które nie są overpower. Overpower. Okej, okay, i skok. Okej, okej. Aha. To jest taki minusik, że jak włączamy światła, to niestety też zostawiamy miny, jak gra się na padzie, nie? Ja pierniczę. Czyli tak, możemy skakać, możemy świetnie taranować, ale nie wydaje mi się, żeby ten taran... żeby z tym taranem... Zobaczcie, pojazd się dużo bardziej zatrzymuje, nie? Takie mam wrażenie. A wy? Jak mieliśmy tamten taran, to... to lepiej to działało, nie? A ten to chyba ma zadawać więcej obrażeń, takie mam wrażenie. Tak? Bo zobaczcie, nawet taki zwykły samochód jest w stanie... jest w stanie zatrzymać moje auto. Ale ten jest chyba od zadawania dużych obrażeń, takie mam wrażenie. Tam jeszcze była taka łycha. O, patrz! Prawie na most można wskoczyć. Kurde, to jest jak ten, jak Ruiner 2000, nie? Tak, jeszcze przydałby się dopalacz. W niektórych samochodach był tam dopalacz, chyba w tym Monsterze mieliśmy. A to jeszcze sobie sprawdzimy. Może, jak to się nazywa? Apokalipsa, tak? Czy się opłaca? No tak, ten taran jest jakiś taki słaby, ale inne mogą robić inne rzeczy. No i mamy jeszcze ten miotacz ognia nieszczęsny, który coś tam robi. Minę zostawiłem właśnie. Chyba na padzie nie opłaca się grać z tymi pojazdami. Cześć, czym ja zostawiłem minę? O, tym się skacze, okej. Okay. A właśnie, czy jak na kogoś byśmy spadli... Jezu. Jest takie OP. Jeszcze miałem tam na początku taki zwykły samochodzik, nie? Uwaga! Patrz, jak się obronił! Musimy ten... spaść na kilka samochodów, zobaczymy, czy wybuchną. Uwaga! Dziwnie się spada tym pojazdem. Okej. Okay. Jeszcze raz. Przodu, do przodu, do przodu. I... mhm. No i to koniec. A nie, jeszcze nie. I tak najlepsze są ten, zabezpieczenia tych kół. Śmiesznie to wygląda. Cyk. Dostał, dostał.
Serio? Ale zobaczcie, ta ciężarówka jest ciężka, a jednak po wylądowaniu na jakiś samochód on nie wybucha, nie? Ale głupie. Piszcie, co myślicie o tym pojeździe. No i co myślicie o tych w ogóle walkach na arenie? Ja was zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa. Kurde, wrestling. Watch out, watch out, watch out! KO in the mid-air!